Cześć. Postanowiłem w krótkim filmiku opisać Wam, jak startowałem te baniaki, jak one wyglądają i o co chodzi z nim. Od jakiegoś czasu zacząłem się zastanawiać, czy podłoże Beni jest odpowiednim podłożem dla mnie, gdyż nie testowałem w sumie żadnego innego podłoża, prócz jeszcze Envy, które też jakoś super specjalnie ekstra nie jest. Nie zauważyłem na nim wysypu młodych i nie zauważyłem na nim jakiegoś wielkiego wow. Na Beni miałem 2 albo 3 takie baniaki, których efekty hodowlane były dla mnie mega zadowalające. Mnóstwo krewetek, spora przeżywalność młodych. Postanowiłem sprawdzić 2 inne podłoża, które chodziły mi po głowie. Jednym z nich jest podłoże Ista, o którym sporo czytałem, o którym sporo hodowców wypowiada się bardzo pozytywnie. Postanowiłem ja też spróbować takiego podłoża. Nie jest to podłoże stricte krewetkowe, jest to podłoże plant and shrimp, czyli posiada w sobie również minerały dla roślin i tak dalej. Takie podłoże należy płukać. Sprawdziłem to, potwierdziło się. Zalałem je czystym RO o przewodności około 7 mikrosiemensów. Na drugi dzień po zmierzeniu konduktometrem przewodność w tym baniaku wynosiła ponad 300, czy tam około 300, już nie pamiętam, nieważne, także wzrosła znacznie, co utwierdziło mnie w fakcie, że nie śpieszy mi się ze startem tego baniaka. Tak jak wskazówki, które otrzymałem, aby ten baniak dojrzewał sobie na spokojnie około 5 do nawet 8 tygodni. Nie śpieszy mi się, nie ma sprawy, może sobie stać, nie pali się. Drugi baniak obok, ten mniejszy, również zalany na iście. On jakoś od niedawna, pewnie ze 2 tygodnie, jest zasypany resztką tak naprawdę tego, co mi zostało z tego większego baniaka. Chciałem utrzymać podłoże jakby to na grubości mniej więcej 2 cm do 2 cm. I tak w sumie wyszło elegancko. Tutaj jest również użyty udżet. Napędzany jest jednak pompką napowietrzającą, którą kupiłem w niedzielę. Znalazłem na Elixie, mówię, odpalam ten baniak, nie ma co czekać. Worek miałem z podłożem otwarty, zaklejony. Nie chciałem tam ryzykować, że zwietrzeje czy coś, bo podłoże przy zalewaniu było wilgotne, było, nie pyliło, zero pyłu. Od razu zalałem prosto na podłoże wodą RO i woda była krystaliczna od razu. Nie było tam mowy o jakimś syfie ani czymkolwiek innym. Także to, no zobaczymy, no. Wiążę wielkie nadzieje, jak to mówią, układam w tymże podłożu. Co więcej, mineralizuję wodę, jeszcze nie mineralizuję, bo na razie robię podmiany czystym RO, żeby wypłukać. Ten większy już miał chyba 3, prawdopodobnie teraz będzie 4. Podmiana, zmieniam co tydzień. A ten mniejszy miał dopiero 2. Także teraz będzie miał 3. Kolejnym baniakiem jest ten baniak na Akadamie. Jego zrestartowałem tak naprawdę, bo tu było kalceo, krewetki. Postanowiłem zrestartować ten baniak, gdyż najpierw parę razy krewetki zrzuciły jajka razem z wylinką. Później przestałem widywać te krewetki. A następnie jak zacząłem przecinać mchy, to zobaczyłem, że są 2 trupki w tym akwarium. Postanowiłem je zrestartować. Przy okazji restartu tego akwarium obniżyłem cały regał o dobre 20 cm. Około 25, nawet więcej. No, także powstało miejsce na te akwaria tutaj wyżej, na wyższej półce. Bo mi chodziło o to, żeby one były na wysokości wzroku. Tak, abym mógł widzieć, co się w tych akwariach dzieje. Nie chciałem wchodzić na żadne stołki, na żadne drabiny, rozumiecie, nie? Dobrze, do rzeczy. Postawiłem na Akadamie, wiem, że sporo osób też na niej stawia z różnym efektem. Chcę sprawdzić, jak to będzie u mnie, czy to zda egzamin, czy nie. Akadama nie oddała nic do wody, no jest tak jak było, no troszkę popyliła na szyby. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Na razie już latają tam krewetki, no i zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. I ostatnim akwarium jest to akwarium w pracy, o którym również pisałem w poście na Facebooku, na którego oczywiście nie zaglądacie. No bo po co? Także jest to ta mała kostka, 19 litrów, filtr, nie pamiętam jaki to był filtr, ale coś około 300 litrów na godzinę. Uciąłem go w połowie, on tam ma taki pojemnik na gąbkę, żeby w jakiś sposób przymocować go do tego corner jetta. Przymocowałem go na silikon oczywiście, zdaliśmy tam deszczownicę. Tak to wygląda. To jest maks możliwości tego filtra. Nie mam pojęcia, jak on ma mieć 300 litrów na godzinę. On jak będzie miał 100, to będzie dobrze. On tak nawet na pusto chodzi identycznie.
Daliśmy tutaj troszkę muchu, kolega przyniósł gałązatkę, no i tyle no. 5 lipca to wystartowało, teraz będzie trzecia podmiana i myślę, że już za tydzień będzie można, za tydzień, po weekendzie myślę, że wpuścimy już krewetki. Także będzie tam taki mieszalnik również, coś dla oka i tyle. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Dobrze, nie będę przedłużał, to by było na tyle. Dzięki wszystkim, trzymajcie się, cześć.